Dla realizatora dźwięku, dla rektora, dla podcastera. Dobry poziom dźwięku, podcast. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marchewski z dobrego poziomu dźwięku i witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Bardzo, bardzo stęskiłem się za Wami, tak naprawdę w, za tą formułą wtyczek i mikrofonów, bo ostatnio jednak były wywiady. I będą oczywiście, będzie kolejna część wywiadu z Leszkiem Kopciem, moim dziennikarzem, moim mistrzem i nauczycielem. To tak dla tych, którzy czekają na następny odcinek, na następny wywiad. Natomiast to będzie, ale robimy małą przerwę i wracamy chwilowo do tego, co bardzo często i najczęściej oczywiście w moich odcinkach, czyli wtyczki, czyli oprogramowanie, czyli jak robi się dźwięk i testy sprzętu i mikrofonów. A dziś, właśnie test mikrofonów, mikrofonu SE Electronics X1A. To mikrofon pojemnościowy, kapsuła pojemnościowa. Mikrofon kosztuje 450 zł, mniej więcej tyle, można go również kupić za kwotę 470 do 500 zł. Mikrofon bardzo sympatyczny i powiedziałbym na pierwszy rzut ucha, to mikrofon gotowy do polskiej mowy. Tak bym to ujął. Dlaczego? Dlatego że wiele mikrofonów spółki do 1000 złotych, a już na pewno do 500 złotych, to mikrofony, które przede wszystkim można powiedzieć syczą, świszczą, kwiczą i. Harczą, bo przede wszystkim charakteryzują się tym, że mają bardzo dużo tych wysokich częstotliwości 10 kHz i wyżej. Okazuje się jednak, że jest mikrofon, który kosztuje 450 zł do 500 zł i jest po prostu delikatniejszy jak chodzi o górne częstotliwości to x 1 a mam, słuchajcie, nawet od tego mikrofonu pudełko, żeby nie było. Proszę bardzo. <słuch> I tak jak bardzo znany podcaster, czy bardzo fajny gościu, który ma kanał na YouTubie i chyba przetestował już wszystkie mikrofony, łącznie z tymi, których jeszcze nie wyprodukowano. Ja teraz rzucę tym pudełkiem. On bardzo często robi coś takiego, strasznie mi się to podoba. Moi kochani, wobec tego, co mogę powiedzieć, tak na sam początek na temat tego mikrofonu? No mogę przede wszystkim powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony, że ten mikrofon kupiłem, bo się długo zastanawiałem, czego kupić. Tak jak zastanawiałem się nad wieloma innymi mikrofonami, jak ja się tak zastanawiam, to i tak później wychodzi na to, że kupuję ten mikrofon. Mikrofon S-Electronics X1A to charakterystyka kardioidalna, pasmo przenoszenia według producenta, jaką deklaruje, to 20 Hz, 20 kHz. Po lewej stronie znajdziemy filtr górnoprzepustowy, czyli dolnozaporowy. Filtr to 100 Hz i ja go teraz włączyłem. Filtr to 100 Hz i ja go teraz włączyłem. Filtr to 100 Hz i ja go teraz wyłączyłem. Filtr to 100 Hz i ja go teraz wyłączyłem. Po prawej stronie mm, znajdziemy pad. Pad o minus 20 dB nam będzie tłumił dźwięk. No więc go włączymy. I włączyliśmy teraz ten pad. I teraz go wyłączymy. Pad przyda się na przykład, gdyby ktoś z nas wpadł na taki pomysł, żeby głośno zaryczeć, na przykład nagrać krowę, która ryczy, ewentualnie gitarę elektryczną albo jeszcze inne głośniejsze dźwięki, a chociażby na przykład stopę czy werbel i wiele innych głośnych dźwięków. Cała konstrukcja mikrofonu jest również bardzo fajnie zrobiona. Ja tylko jeszcze wspomnę o poziomie szumów. Poziom szumów tego mikrofonu to 16 dB aważone, a SPL 130-150 SPL ciśnienie akustyczne, więc no ładnie możemy faktycznie sobie zaryczeć dźwięk. Dźwięk, nawet bym powiedział, możemy głośny zapodać temu mikrofonowi. Czyli na przykład, jak mamy dobry preamp gitarowy, to postawicie przy głośniku i jedziemy z koksem. Więc można powalczyć. No, jak na tani mikrofon, i tak brzmiący, oferuje nam producent całkiem niezłą wersję, niezłą opcję. Według producenta mikrofon posiada również zintegrowany popfiltr. To oznacza, że jest tutaj jakaś gąbeczka w środku mikrofonu, wobec tego możemy delikatnie, e, mówiąc, odsunąć sobie popfiltr i spróbować, jak mikrofon się zachowa. No już słyszę, że odsuwając popfiltr i odsuwając siebie od mikrofonu Piekarz Piotrek kupił pizzę, peperoni po południu, a nawet piekarz Piotrek przyniósł pizzę, peperoni po południu. Jestem kompletnie bez pop filtra, jak na mikrofon pojemnościowy, który w tym momencie nie ma włączonego filtra i jest bez pop filtra. To faktycznie radzi sobie całkiem nieźle. Jeżeli ktoś akurat by miał zepsuty popfiltr no to faktycznie jest dobrze podczas postprodukcji na pewno nie będzie żadnego problemu akurat z takimi popami no bo tutaj słyszę lek jednak podmuchy w słuchawkach z mojego głosu ja mam dość twardy głos i dość twarde głoski wybuchowe bez najmniejszego problemu nawet korekcją można sobie pomóc także bardzo dobry mikrofon jak za tą cenę naprawdę Jestem dość mile zaskoczony, co mogę powiedzieć więcej? Mikrofon jest bardzo dobrze wykonany, co akurat dla mnie zawsze jest ważne, w porównaniu z mikrofonem SX1S, który uwielbiam za wszystko prócz wykonania, no właśnie niestety tam poskąpili tego wykonania. Tu X1A jest bardzo dobrze wykonany, mimo 16 dB szumu, no tego szumu. Nie słychać. Jest ok. Przy dobrym ustawieniu naprawdę można się pobawić. Oddalę się teraz od mikrofonu. Jestem przynajmniej z 2 metry od mikrofonu. I teraz będę szedł na wprost. Przybliżam się do mikrofonu i teraz będę szedł w bok mikrofonu. Jestem z boku, jestem teraz już z tyłu mikrofonu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jestem całkiem z tyłu z drugiej strony. Raz, dwa, raz, dwa, pięć. Jestem z drugiej strony całkiem z lewej strony mikrofonu. I teraz jeszcze raz z lewej na prawo. Abyście posłuchali, jak ten mikrofon zbiera moje pomieszczenie, i przechodzę z powrotem do przodu mikrofonu. No mniej więcej, tak mikrofon zbiera. No faktycznie musi tu być jakaś, jakaś, jakaś gąbka, bo ja ten mikrofon dotykam bezpośrednio po siateczce, no i jak na mikrofon pojemnościowy, to on to powinien bardzo dawać po uszach. Pewnie też przez to tej góry na. Tych najwyższych częstotliwościach jest troszeczkę mniej. Wykup kursy na dobry poziom www dźwięku.podcast.com www.dobry poziom Tak mogliście usłyszeć, jak brzmi na przykład efekt zbliżeniowy. Wcześniej mikrofon podłączyłem do Yamahy. MG12 mojego miksera, a teraz właśnie zmieniłem podłączenie i podłączyłem go do e, DBX 286S. Góra jest inna, to, to pasmo on, DBX ma jednak troszkę inny dźwięk. Daje te swoje dźwięki, daje to swoje radiowe coś bym powiedział. Jak to DBX, więc podłączyłem do drugiego urządzenia, abyście mogli usłyszeć, jak ten mikrofon po prostu brzmi w innym ustawieniu. Powiem tak, mikrofon stworzony, mikrofon gotowy do polskiej mowy, tak bym powiedział, bo ma mniej tej góry, myślę, przezbudowany ten popfield, a spokojnie podczas postprodukcji wprawny realizator zrobi z tym, Naprawdę bardzo, bardzo dobre brzmienie, bo ja już sprawdziłem i dodanie tego pasma 10 kHz na przykład Equalizerem F6 od Wavesa albo jakimkolwiek high shelf zrobi świetną robotę. Także serdecznie dziękuję i zachęcam do zakupu SE Electronics X1A. Cześć! Chcesz nauczyć się postprodukcji dźwięku? Wykup roczny, dostęp do kursów na stronie www.dobrypoziomdźwiękupodcast.com.